Metro w mediach, czyli spotkanie organizowane przez koło miłośników metra. Wojtuś wyjechał do tuneli metra Bemowo, a także tramwaj, kierunek Pole Mokotowskie i Modlińska. I tramwaj do Wilanowa. Powstanie całe. Czy wielka awaria pociągów w całej Polsce? I kolejne zmiany na Marsa. O tym i nie tylko 18 marca, w piątek, w Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam was tutaj, cześć, tam znowuż i zapraszam was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Dziś w piątek wyjawiamy się i jak mam czas, to będą się pojawiać te filmy w piątek, bo to jest dobry czas dla mnie przynajmniej. Pomijając to, że dzisiaj jestem chory i cały czas jestem na kablu, bo cały czas jeszcze pracuję nad komputerem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Niestety dowiemy się o tym pewnie dopiero w przyszły piątek, ale zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, co nie zmienia faktu, że zaczynamy od awarii wind na stacjach metra. I tutaj... Uwaga, dużej zmiany nie ma. Stadion Narodowy, winda przy wyjściu numer 7, poziom 0-1 cały czas. Ponadto to jest najważniejsza informacja, którą mam dla was dzisiaj do przekazania. Z takich informacji naglących to jest Metro w mediach, czyli spotkanie, na które zaprasza koło miłośników metra w klubu kawiarni KEN54 22 marca tego roku o godzinie 18, czyli już we wtorek. Zapraszam was bardzo serdecznie, będziemy opowiadać tam o tym, jak wygląda metro w mediach, niekoniecznie to warszawskie, chociaż o tym, jak wygląda metro warszawskie w mediach, może coś powiemy. Na pewno też będą inne systemy metra, będzie trochę historii i trochę historii aktualnej, czyli jak jest budowane metro. Pojawią się tam na przykład filmy z przelotów, których jeszcze nie publikowałem oczywiście i one się pojawią dużo później na kanale niż tam na tym spotkaniu. Z przelotów nad całą inwestycją na budowę metra na Targówku czy nad Woli i Bemowie, ale to jeszcze zapraszam was serdecznie do spotkania. Mam nadzieję, że się pojawicie. Link do tego spotkania i w karcie, i w opisie. Trzeba zarezerwować swoje miejsce, ponieważ może nie wystarczyć miejsc. I jak możecie myśleć, skoro będą tam moje filmy, to również ja tam będę prowadzić na żywo, opowiadać co właściwie widzimy i jak wygląda postęp prac. Na tym też, że odcinku danym, czy przy stacji, czy ogólnie, co tam się dzieje. Sądzę, że może być to dosyć ciekawe i mam nadzieję, że wam się spodoba. Także zapraszam was bardzo serdecznie około godziny 18 we wtorek na Kenie. No, zobaczymy. Zobaczymy, czy ktoś z was przyjdzie, z tego co widziałem, bo już o tym mówiłem trochę wcześniej. Raczej parę z was się pojawi. Jeszcze może jakiś jeden film bezpośrednio przed spotkaniem. Wyślę we wtorek, aby wam tylko o tym przypomnieć. No dobrze, lecimy dalej, bo spędziłem dosyć dużo minut, żeby opowiedzieć wam, jakie to wspaniałe spotkanie. A, jeszcze z jednej rzeczy, które tam będą w spotkaniu, to kogo my tu mamy, w opisie wam przeczytam, bo to może być dla was ważne, czekajcie. Będzie prezes koła miłośników metra, będę i ja, i będzie Jakub Jastrzębski, warszawianista, autor nagrodzonej książki o historii metra w Warszawie, czyli 100 lat warszawskiego metra od pomysłu do realizacji. Książka też polecam swoją drogą. Także zapraszam was tutaj serdecznie, bo również możecie się z nim spotkać. Także będzie coś ciekawego. Oj, będzie. Dobrze, lecimy dalej z metrem, czyli Wojtuś wyjechał do nowych tuneli na Bemowie. Jest to taki sprzęt, który, jak zaraz zobaczycie, już bardzo jeździ. W ogóle ładnie wyglądają te stacje, już są prawie wykończone. Tak z głównej rzeczy. Zwróćcie też uwagę, jak wygląda tutaj siedzony. Jeżeli to jest faktycznie kamień, czyli takie coś jak mamy na placu Wilsona, bo to jest ogólnie przez tą samą osobę designowałem, design zrobiony, to jest bardzo, bardzo niewygodne do siedzenia. W sensie to jest zimne, to jest strasznie zimne. Jakby nie da się na tym długo siedzieć. To nie jest takie plastikowe siedzonka, które są na odcinku centralnym, tylko na tym dosyć zbyt długo nie posiedzicie. Też zwróćcie uwagę, że podobieństwo do stacji plac Wilsona. Co nie? Tak trochę. I ogólnie to będzie dosyć podobnie wyglądać. Ale mniejsza z tym, bo chodzi o sam sprzęt. Sprzęt sprawdza, czy nowe tunele i całe stacje i wszystko tutaj jest zrobione tak, aby spokojnie dało się tutaj zmieścić, aby przyjechał pociąg bez żadnych problemów. Inne prawdopodobnie niedługo będą przejazdy jakieś testowe.
Mam nadzieję, że będą niedługo. Może niekoniecznie Skoda będzie tutaj jedyna przejazda i testowy, tylko pewnie Inspiro, ale chętnie się przejadę, jeżeli będzie wejście dla pracy. Natomiast co jest ważne i co możecie zobaczyć tutaj w tunelu, macie parę sekund. Zobaczymy, czy znajdziecie to. Dobrze, zobaczymy. Zobaczycie teraz, czy znaleźliście. Zwróćcie uwagę, mamy tu wszystko. I mamy szarą szynę. I jeżeli zaraz mi stwierdzicie, a dobra, pewnie na tym zdjęciu jest szara szyna, no to nie. To szyna jest szara. Obudowa szyny, trzeciej szyny jest teraz szara. Tak, wiem, skandaliczne, ale ja o tym już wiedziałem od dosyć dawna. Tylko miałem wam o tym nie mówić, miałem nie psuć niespodzianki. No zobaczymy. Zobaczymy, czy coś z tym jeszcze zrobię. No ale jak jest, to raczej się już nie zmieni. Będzie pierwszy raz szara szyna. Nie żółta, nie pomarańczowa, tylko szara. No na pewno powiem wam, że ona się bardzo wtapia teraz w tło. Na pewno nie pomaga w szybszym znalezieniu tego, gdzie to jest i żeby na nią nie wejść. Także tak to wygląda. Metro dalej, czyli dwie oferty na kompleksową wymianę schodów na Politechnice. Metro Warszawskie otworzyło oferty w przetargu na wymianę schodów tramwajowych na stacji Metro Politechnika. W sumie wymiana 6 ciągów zajmie około 8 miesięcy. No i co my tu dużo mówimy? Czekamy, jak to będzie się kręcić dalej. Tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego. I zanim już będzie cieszyć, jej, to powstanie. To naprawdę ten tramwaj powstanie. No tak, ogólnie ładną grafikę tutaj zrobili. Tylko nie wiem, co tutaj robi swing. No tak, po pierwsze, co powstanie tutaj, to powstanie tylko jeden przystanek tramwajowy. I to nie obok Pola Mokotowskiego, nawet bym powiedział, więc trochę szkoda. Trochę za pętla Banacha, będzie przybudowana pętla Banacha. I to na Dakowieckiej i na Wolskiej. No i sama tutaj część przeciw Banacha będzie też przebudowana. Będą nowe tory wzdłuż Pola Mokotowskiego. Konkretnie tutaj, tak jak widzicie, w tym rejonie na mapce. No i co tu mamy dokładnie pisane? Zakładamy przebudowę istniejących torów na ulicy Banacha, przebudowę pętli tramwajowej, a także przebudowę torów na Dosławickiej wraz z modernizacją pętli Kielecka. Łącznie trzeba będzie zbudować około 1,5 km nowych torów i przebudować 2 km istniejących. No i to, czego nie piszą tutaj na stronie, tak kompletnie tego tutaj nie ma, a to jest ważna rzecz. Szacowana wartość całego zamówienia to prawie 4 miliony polskiego golda. Termin składania ofert mija 12 kwietnia. Natomiast to jest przetarg na całą część techniczną, czyli pierwsza faza będzie polegać na przygotowaniu dokumentacji środowiskowej. Kolejna to będzie wykonanie projektu budowlanego. Następna faza to wsparcie techniczne i nadzór autorski nad realizacją inwestycji. Natomiast co jest ważne, to jest to, ile będzie czasu na faktycznie opiekę autorską przy budowie. Czyli kiedy budowa musi się skończyć i kiedy się kończy opieka autorska. To jest 2029 rok. Tak, mamy 2022. To jest 7 lat przed nami. To jest bardzo dużo przed nami. No ale tramwaje myślę do przodu, co nie? Mam nadzieję, że jeszcze wtedy będę prowadził kanał, czy cokolwiek. I powiem wam o tym i będzie sobie tramwaj kierunek Pole Mokotowskie, ale kto wie. Tramwaj wzdłuż Modlińskiej, też raczej podobne daty, jeżeli chodzi o budowę. Podpisaliśmy umowę na studium techniczno-ekonomiczne nowej linii tramwajowej. Wykonawca będzie miał niecały rok na przygotowanie dokumentacji. No i czekamy tutaj niezmiennie. Tak wygląda projekt. Możliwa odnoga na Pochocińskiej i dwa warianty, jak ma przejechać trasa. Oczywiście ja cały czas podkreślam, że wolę, aby jechał przez stare Świdy. Dobrze, idziemy do... O! O! Chwila, tu coś się zmieniło. Już chciałem przelecieć dalej, ale zwróćcie uwagę, po której stronie tutaj jest torowisko. Torowisko tramwajowe przejeżdża po tej stronie trasy Mostu Północnego. Co oznacza, iż nie przejeżdża faktycznie tego tutaj dużego skrzyżowania z Dondem, które tam jest i byłby problem, tylko po prostu sobie omija je całkowicie. No dobrze, w tym wypadku to byłby po prostu tramwaj ekspresowy, jeżeli pojechałby tutaj wzdłuż Modlińskiej. Ale i tak przez stare Świdy jest lepiej. Dobrze, dalej. Tramwaje warszawskie dokapitalizowane kwotą 200 milionów polskiego golda starczy na Wilanów, całe Wilanów. Rada miasta dokapitalizowała spółkę tramwaje warszawskie dodatkową kwotą 200 milionów polskiego golda. Pozwoli to zrealizować pozostałe opcjonalne zamówienia w ramach umowy z wykonawcą tramwajów do Wilanowa, dzięki czemu torowisko nie będzie urywać się na stegnach. W sumie kwota dokapitalizowania do 2029 roku wzrośnie do 1,246 mld polskiego golda, czyli bardzo dużo. No dobrze, no to bardzo dobra nowina. Prawdopodobnie od razu będzie budowana cała trasa.
Czyli nie będzie tak, że będziemy mieli w wariantach, tylko dadzą całość. I to dobrze, bo wtedy będziemy mieli tramwaj, kierunek megawilanów. No akurat, jeżeli faktycznie wszystko wybudują naraz, to będzie ciekawie. Z tym, że od razu wam mówię, że jeżeli się pojawi i już rozpocznie się seria tramwaj, kierunek wilanów na kanale, to ona będzie podzielona na parę części, bo to jest zbyt duża inwestycja, by nagrywać jako jeden film. Podobnie jak na przykład zapraszamy do metra. Ale na pewno, jeżeli coś tam będzie się działo, to będzie to oczywiście podzielenie na jedną inwestycję, która jest zbudowana z wodociągami, bo to jest zupełnie osobny odcinek na Gagarina. Dobrze, idziemy dalej. Czyli cyfrowy model zajezdni na placu budowy. Chodzi oczywiście o zajezdnię NOPO, która jest zbudowana. Rozszerzona rzeczywistość, czyli AR, to technologia, która pozwala łączyć świat rzeczywisty z wirtualnym poprzez nakładanie cyfrowych elementów na to, co obserwujemy przed sobą. Ingress, welcome to the game. Gram. Do rozszerzonej rzeczywistości wykorzystywany jest obraz z kamery urządzeń, na który nakładane są generowane w czasie rzeczywistym elementy modelu. No i zajezdnia ta będzie tak właśnie budowana. Zobaczcie, jak to wygląda. Szkoda, że jest w takim formacie, ale jak sobie powiększymy, to zobaczycie mniej więcej, że faktycznie człowiek tutaj chodzi i porusza się w teorii w modelu 3D tej też że całej zajezdni. No ciekawy bajer. Ciekawe, jak oni to wykorzystają pożytecznie. To jest dla mnie dobre pytanie. No jak widzicie, tutaj właśnie pokazuję dokładnie, gdzie się znajduje w zajezdni, jak to całość wygląda z dystansu, wow. No dobra, jest to ciekawe. Przyznaję, jest to ciekawe. Byłoby miło to zobaczyć na własne oczy. Ale no, coś ciekawego. Idziemy dalej, czyli pociągi. Warszawska szybka kolej niska z 6 już nowymi impulsami. 2 z puli 21 zamówionych nowoczesnych newagów. W tym tygodniu do stolicy przyjechało ostatnie 2 4-członowe pociągi. W maju przewoźnik rozpocznie odbiory dłuższych 5-członowych jednostek. No, na razie zajeżdżą podwójnie ze sobą, ale według mnie jest ich tak dużo, że powinniśmy puszczać na nowe trasy. Wiem, że do Orzenowa Mazowieckiego nowa trasa jest planowana, czy też do Piaseczna. Zobaczymy, co pójdzie pierwsze. Wiem, że do Orzenowa może pójść najwcześniej, to będzie za 1,5 roku, bo tam budowa się rozpoczęła stacji. Natomiast Piaseczno czeka, będzie szybciej raczej. Kolejne informacje to WKD wybrało wykonawcę drugiego turu do Grodziska. Warszawska Kolej Dojazdowa rozstrzygnęła przetarg na przebudowę i rozbudowę linii numer 47 na odcinku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. Na odcinku tym powstać ma drugi tor. Efektem inwestycji ma być zwiększona przepustowość linii. Inwestycja zakłada przebudowę około 7,5 km odcinka linii numer 47 Podkowa Leśna Głównej do Grodziska Mazowieckiego Radomskiej. Oczywiście znajduje się tam 2 stacje oraz 6 przystanków. Zakres prac zakłada przebudowę istniejących torów oraz budowę drugiego toru. Ale już więcej szczegółów mówiłem ostatnio, więc tak to mniej więcej wygląda. I jak się rozpocznie budowa i będziemy chwilę przed, to oczywiście rozpocznie się seria również na kanale o tym torze WKD. A nazwę dla tej serii jeszcze możecie dzisiaj głosować na Zelandii, czyli moim serwerze na Discordzie, do którego macie link w opisie. I teraz wkraczcie. PKP PLK podsumowuje wielką awarię, czyli 1300 pociągów opóźnionych, kwestia odszkodowań otwarta. Oczywiście to nie był atak cybernetyczny od strony Rosji. To nie był cyberatak. To był problem od systemu Alstomu, który po prostu miał problem i krach tego dnia. Czyli mniej więcej to wyglądało w ten sposób, jak po prostu ludzie się bali, co się wydarzy w roku 2000. Jeżeli nie słyszeliście tej historii, bo jesteście zbyt młodzi, wiem, że trochę z was tutaj jest, ale chodzi głównie o to, iż wszystkie osoby, iż część osób wierzyła, że w milenium, czyli w roku 2000, wszystkie komputery trafi szlak i wszystko przestanie działać przez to, że się zmieni i data. No mniej więcej coś takiego się stało właśnie w pociągach od Alstoma, w tym całym systemie, który właśnie Alstom zapewnia. No cóż, było to problematyczne. Dobrze, że tego dnia nigdzie nie jechałem pociągiem. Chociaż byłem na lotnisku Chopina wtedy i słyszałem, jak pociąg jeden SKM był odwołany. Ale domyślam się, jaka była panika tego dnia. Kolejna informacja to pojazdy PESY, centrum dowodzenia szefa ukraińskiej kolei. Tak to mniej więcej wygląda, proszę bardzo. Jest trochę tych zdjęć. To jest pojazd, ja tam dokładnie, to jest najlepsze zdjęcie, jakie mam. Oczywiście mam jeszcze taką nożę.
PESA 610M to wyprodukowany przez bydgoskiego producenta pojazd inspekcyjny z 2004 roku. Powstał tylko jeden egzemplarz tego szerokotorowego spalinowego wagonu inspekcyjnego. Obecnie wykorzystywany jest przez prezesa kolei ukraińskich jako centrum dowodzenia firmą w czasie wojny. Ja by go oczywiście nic mu się nie stało. Pytanie moje jest tylko jedne i raczej wątpię, aby tak było, ale to byłoby jeszcze w ogóle odjechane, czy jest to pojazd kuloodporny. Bo gdyby był, no to po prostu PESA to się by spisało na idealnie na ten moment. Przez 20 lat ten pojazd miał zupełnie inną historię, a teraz zupełnie to się zmieniło. To rozwojowa wersja normatywnego wagonu silnikowego 214M. W 2004 roku powstał jeden egzemplarz inspekcyjny, a później cała seria przeznaczonych na rynek ukraiński pojazdów 620M. Te ostatnie były już przeznaczone do obsługi regularnego ruchu pasażerskiego i wnętrze pojazdu zostało dość dobrze wykończone i z założenia miało również dawać możliwość pracy. Na obu końcach znajduje się połączenia z kabiną maszynisty, pomieszczenia w normalnych warunkach wykorzystywane do obserwacji stanu linii kolejowej. W pojeździe znalazła się także sala konferencyjna oraz przedział biurowy z łazienką i kuchnią. Wnętrze jest klimatyzowane. Teraz pojazd stał się głównym środkiem transportu i wojennym biurem szefa kolei ukraińskich. Natomiast co tutaj jeszcze jako ciekawostkę powiem, że ten pojazd, ponieważ teraz jest wojna i nie ma na przykład żadnego połączenia z internetem, tam normalnie na dachu ma zamontowaną antenę do Starlinka, który jest aktualnie udostępniony na terenie całej Ukrainy przez Ilona Maska. Za to też bardzo dziękuję. Biorąc pod uwagę, jakie prędkości są w Polsce, to zresztą sądzę, że na Ukrainie podobne, to jest mniej więcej 1 gigabit na sekundę, więc całkiem sensowne prędkości. A wszystko to leci z internetu, z satelit, jakby ktoś nie wiedział, na czym to działa, na czym to polega. Widzę, że mi się aparat przegrzewa, więc trochę przyspieszę. Wiosenne biletobranie, czyli w pierwszym dzień wiosny 21 marca zapraszamy do udziału w nowej odsłonie konkursu biletobranie. Wystarczy kupić i aktywować bilet długookresowy, aby wygrać kolejny. No i oczywiście trzeba zarejestrować się do tego konkursu. Kolejna rzecz to łatwiej o uprawnienia. Będzie łatwiej uzyskać uprawnienia warszawiaka. Osoby zameldowane w Warszawie nie będą musiały przedstawiać potwierdzenia rozliczenia podatku dochodowego, tylko za mieszkanie, więc przyjemnie. Dalej, metro zmieni Kondratowicza w Aleję Tysiąca Drzew. Nie spodziewam się tego. No i w skrócie, przebudowa ulicy Kondratowicza nad obiektami, nad częścią stacyjną, czyli metro Brudno i metro Kondratowicza, metro wszystko buduje, a na pozostałym odcinku ulicy Kondratowicza tam będzie budować ZD. I będzie to całkowicie nowa trasa. Tu mamy ogólny przedział i tu mamy zdjęcia, to wam pokażę tak w skrócie. One są słabej jakości, ale już tak na szybko. Będą ścieżki rowerowe po jednej, po drugiej stronie. Będzie multum nowych barierów, polegających m.in. na milionie drzew. Kiss and Ride też się pojawią i tu jest ogólnie cały przedział, jak to wygląda. O tym więcej zapraszamy do metra, będę mówić za jakiś czas, jak nie zapomnę. To jak widzicie, jest większy przedział ze ścieżkami rowerowymi po jednej, po drugiej stronie. Oczywiście wszystko nowe, wyremontowane. I całość prac ma się mniej więcej zakończyć wtedy, kiedy się skończy budowa metra i będzie oddanie do użytkowania, czyli mniej więcej pod koniec tego też roku. Także ZDM to już zaczyna swoje prace. Kiss and Ride jest też ich tutaj trochę zlokalizowany. Także dosyć przyjemnie, no i będzie zupełnie nowo to na nowo poustawiane. Kolejna rzecz to jest remont chodnika i drogi rowerowej na Grójeckiej. Prace za pół metkiem. Dobrze, zobaczmy jak wygląda postęp prac. Nie wiem, czy ja mogę tutaj czegoś zamknąć. Ale no, proszę bardzo. Wow, no. Asfaltowa ścieżka rowerowa tutaj. I nowe miejsca parkingowe. Widzę, że zupełnie się to wygląda. Dobrze. Bardzo dobrze. ZD. Bardzo dobry pomysł. Aby tak dalej. No, jak widzimy, trzeba teraz skorzystać z chodnika. Dobrze, dalej to są zmiany przy Marsa i już zostały wprowadzone, a konkretniej mamy drift. Drifty się zaczęły. Mamy tutaj drogę dwukierunkową, gdzie później skręcamy w jedną i jedziemy w drugą, czyli drifty. Autobusy chyba tym driftem też jadą, więc kompletne drifty. Są ścieżki rowerowe, oczywiście przejścia, no i tutaj jest budowany ten drugi wiadukt, więc tak wygląda. Zobaczmy na drugiej części. Tutaj też jest zmiana skrzyżowania, ponieważ tamta jezdnia została całkowicie wyłączona, jest tutaj ruch dwukierunkowy tymczasowo. Oczywiście głównie ruch się odbywa oczywiście górą. Tak wygląda to z daleka.
No i ten ruch tymczasowy został tędy poprowadzony, żeby to jakoś ominąć w miarę. Tak, czyli już jest normalnie się przerzucony ruch. I jeszcze mamy objazdy. Polecane objazdy, to jest dosyć duże odjazdy, naprawdę. Ten objazd jeszcze jest do zrealizowania, ale ten objazd... No ładny objazd. Kolejna informacja to sprzedaż zakończona, czyli dzień za biznesem 2022 został już wylicytowany za 210 zł na rzecz Ukrainy. Bardzo dziękuję osobie, która licytowała i wszystkim osobom, które licytowały, bo bez was takiej sumy by nie było. Był z tego live na sam koniec. No i co mogę tutaj powiedzieć bardzo pozytywnego, to jest to, iż kwota i już osoba, która wygrała, już się z nią powoli dogaduje i zostało w całości zapłacone, więc tutaj nie mamy tego problemu, jak to było ostatnio. No i na koniec sondaże, spieszę się, bo aparat może się wyłączyć w każdej chwili, czyli sondaż świeży. Czy tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego jest potrzebny? Planowane zakończenie budowy koło 29. No i tak, większość z was, 48% z was stwierdziło, iż tak, ale powinno to powstać wcześniej. 33% tak, po prostu tak, 11% nie i 8% nie wiem. Dalej mamy sondaż, czy ulica Górczewska powinna być tak samo przebudowana nad metrem jak Nowa Konetowicza. No i większość z was, 74% z was stwierdziło, iż tak, 11% iż nie i 16% z was stwierdziło, iż nie wie. I to było na tyle z tego mniejsza z tym. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce. Kolejne materiały na moim kanale. Kolejny film, nie wiem kiedy będzie, pewnie nie będzie go, na pewno nic nie będzie w sobotę, bo jestem chory i trochę muszę jakoś to przygotować się do tego spotkania, bo trochę filmów jest tam nagrywanych na zapas, ale już niedługo może wystartujemy z większą ilością filmów, przynajmniej się postaram. Głównie dlatego, że komputer mam w rozsypce, jestem chory, to nie mam jak nagrywać ani z drona, ani nic montować, co jest problematyczne. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!